Wybaczcie za mój depresyjny głos i kompletny blok emocji. Blak. Ma dykcja. 10 na 10. No, ale dorastanie. Trudny wiek, te sprawy. 13 lat, cięcie się mydłem. No, wiadomo. Jak tym się niby ciąć? Mydłem, what the fuck. Ogólnie witam. Chciałbym teraz pokazać, jak naprawdę grać lepiej w Sound of War 2 bez jakiejś gównianej muzyki ani niczego takiego. Może już nie gram w tą grę, ale łączyłam około 500 godzin. To jest coś, więc mam wiedzę teoretyczną i jakieś jeszcze doświadczenie w tej grze. 1. Kompletna podstawa. Jeśli chcesz grać dobrze, graj z słuchawkami, chociażby jakimiś za 10 razy biedry, ale to jest lepsze niż głośniki. 2. Też podstawa w grach jak Sound of 2 czy CSGO. Trzymaj celownik na poziomie głowy i na miejsca, skąd może wyjść przeciwnik. Trzymając celownik pod wodą, możemy nawet nie dostrzec przeciwnika, nie mówię nawet już o reakcji. 3. W przypadku tej gry ćwiczenia nie mają kompletnie sensu. Lepiej wbić na Team Deathmatch i tam się szkolić. 4. Nie denerwujcie się, jeśli zgniecie z rąk jakiegoś ludzkiego. O oh fuck, kurde, stary, mi się cofnął. Denerwujcie się, jeśli zgniecie z rąk jakiegoś ludzkiego kidosa. Tak gra to gówno. Twórcy to chuje moje dzikie węże, więc na nich nie ma co nawet liczyć. Kiedy do nich napisałem z powodu bezprzyczynnego bana, podałem ID banku, dokładną datę, ci nawet nie odczytali, bo rusków trzeba walić i cele. 5. Nie miej zbyt dużego celownika, staraj się mieć mały, bardzo jaskrawy oczywiście, co rzecz, którą każdy wybiera sobie sam, ale najlepiej mieć mały, jasnozielony lub jasnożółty celownik. 6. W CT staraj się nie rushować na początku, bo do tego jest tero, a nie CT. Jak zdobędziecie karabin szturmowy, a wasz przeciwnik nadal ma pistolety czy PM, możecie wtedy rushować. 7. Nie uczę się tych prostych i podstawowych granatów. Mogą wam pomóc w rushu, czy w bronieniu BS-a lub jakiejś części mapy. No, tą podstawę zna wiele osób. Celuje się tutaj pod tą chmurkę, na ten róg i później się do góry celuje i z biegu się rzuca. Jest to idealny smok na rush. Celuje się między tymi budynkami, trochę nad latarnią, nad chmurką lekko. To jest też fajny smok, na przykład jak się chce wyjść na ten środek, żeby cię nie zabili łatwo, to rzuca się na linii końca tych drzwi, nad tą chmurką, znaczy pod, i się ze zbiegu rzuca. Mój autorski flash, po prostu celuje się tutaj na róg, o tutaj mniej więcej, i się ze zbiegu rzuca i się odwraca. Co jest flash, jeśli też chce się wejść na środek i kogoś zabić, żeby samemu nie zostać zabitym. To były mniej więcej trzy podstawy, są jeszcze inne, ale to są już trochę mniej przydatne, takie, które rzadko kiedy mi się nawet przydawały, więc raczej ich nie pokażę, może nie wiem, kiedy się pokażę. Było je widać na przykład na streamie parę razy. 8. Najlepiej grać się z przyjaciółmi, żeby była miła atmosfera i dobre info. Jeśli się dobrze w... ma dykcja. 8. Najlepiej grać się z przyjaciółmi, żeby była miła atmosfera i dobre info. Jeśli ma się dobrze w głowie, myśli się pozytywnie i gra się z bliskimi ci osobami, gra się dużo lepiej i przyjemniej. I nawet jeśli przegracie, to zawsze jest dużo lepiej niż z randomami. 9. Ekonomia wygląda tak, jeśli jesteście w CT, staracie się nie kupować, macie na początku USP, czyli w miarę dobry pistolet. Jeśli przegracie, to grajcie eko z wykorzystaniem takich pistoletów jak P350 czy 5.7. Są bardzo OP i można szybko i łatwo nimi zabić przeciwnika i zdobyć jego broń. Jeśli wygracie pistoletówkę jako CT, kupujcie PM-y, UMP, MP5 i tym podobne. Terroryści raczej nie będą dobrze uzbrojeni, więc łatwo będzie można ich powybijać później, kiedy uzbroją się w karabin szturmowy. Zróbcie to co oni i też je kupcie. W Tero, jeśli przegracie pierwszą rundę, grajcie z eko z wykorzystaniem TEK-9, jest niesamowicie spamująca broń. Można nią poskładać przeciwnika w 3 sekundy.
Jeśli wygracie, to lepiej nie kupować od razu AKR. Jak was stać, bo jak mówię, CC może mieć FS i 350, więc raczej nie kupujcie PM. Musicie wiedzieć też, że czasami AKR w głowę zadaje minus 28, więc najlepiej mimo wszystko w ten rok grać UMP. On jest tani i łatwo nim zabić. I okrągła dziesiątka. Nie patrzcie się na skiny, jeśli... Jezus, no mój... Jezus! I okrągła dziesiątka. Nie patrzcie się na skiny, jeśli leżą na ziemi. Jeśli widzicie swoją ulubioną broń i jesteście pewni, że w pobliżu nie ma wroga, to weźcie ją, tą broń, ale na skin nie patrzcie, nawet jak wiecie, że to jest... I okrągła dziesiątka. Nie patrzcie się na skiny, jeśli leżą na ziemi. Jeśli widzicie swoją ulubioną broń i jesteście pewni, że w pobliżu nie ma wroga, to weźcie tą broń. Ale na skiny nie patrzcie. Nawet nie wiecie, jak to jest denerwujące, jak gry się z ludzkimi, którzy patrzą na każdą broń leżącą na ziemi i dlatego umierają. 11. Nauczcie się parku... 11. Nauczcie się parkura. Kiedyś był niesamowicie użyteczny na takich mapach jak Prowincz, teraz. Teraz na Prowincz trochę mniej, ale nadal ja byłem mistrzem parkura, więc mogę pokazać podstawy i jakieś fajne skoki, gdzie można łatwo gdzieś bić. No to podstawowy skok na deszcie, tu się skakuje. No tutaj można jeszcze później skoczyć tutaj. I tutaj można sobie ponawalać, to chyba każdy zna. A to podstawa na Prowincz, to też wiele osób znam, łatwo można tutaj zaskoczyć przeciwników. Wiele razy, no nawet grałem później w standoffa, tutaj zaskoczyłem przeciwników. Zresztą można wskoczyć na mój skok autorski i stąd sobie ponawalać na to przejście. Kiedyś to było bardziej użyteczne niż teraz. Podstawa na raście. Na raście ciągle jest to bardzo użyteczne. Na raście nie było żadnych zmian praktycznie. Się skakuje na kontener, z tego tutaj można skoczyć i z tego można skoczyć też na drugą półkę tam. Na samym kontenerze też można stać. Tam jest jeszcze trzecia półka, na nim też można wczyć. Fajnie się tak zaskakuje przeciwników, stąd można sobie ponawalić, bardzo fajnie przeskanować. To chyba cała wiedza, którą zgłębiłem grając tą grę przez 3 lata. Grałem od samego wydania gry, więc mam naprawdę ogromne doświadczenie. Same zbanowane konto to było moje pierwsze konto i za to znienawidziłem tą grę. Grałem jak pro, miałem kose, skiny, dobre staty i nagle zostałem zbanowany za cheaty. No to jest gówniane ze strony twórców. To żegnam, ale na razie. Cringe. Suski! Pools kam hoem! No, Nardo. Kanho Vilgage sucks. I'm a kill Itachi. YOLO! Sasuke pulls! No, fuck you! Sasuke! Gonna break you! Nardo, what the fuck?